jak Państwo zobaczycie, ten film ma ramę narracyjną. Wszystko rozpoczyna się w czasach współczesnych, kiedy dwie młode dziewczyny, Bianka w tej roli, Jolanta Fraszyńska oraz jej kuzynka Paulina, oglądają z telewizji jakieś materiały archiwalne i pod wpływem tych materiałów archiwalnych przenoszą się w przeszłość, w okres tuż przed pierwszą wojną światową i to, co wewnątrz ramy narracyjnej rozgrywa się właśnie w przeszłości i jest takim trochę młodopolskim pastiszem. Natomiast po co ta rama współczesna? Ta rama współczesna ewidentnie poprzez nią Magdalena Łazarkiewicz daje nam znak. Daje nam znak, że problemy, które trapią główną bohaterkę tego filmu, to są problemy, które wciąż są aktualne, wciąż są uniwersalne. I teraz należałoby w związku z tym dookreślić główny temat tego filmu. No, głównym tematem tego filmu, jak się wydaje, jest powiedzmy sobie spętanie polskiego erosa. Tak bym to określiła, bo film w gruncie rzeczy opowiada o tym, o obłudzie polskiego erotyzmu. Polski erotyzm jest w stanie negatywnie wpłynąć na osóbkę tak młodą jak Bianka i ją psychicznie okaleczyć. Proszę Państwa, psychicznie okaleczyć, ponieważ polski erotyzm charakteryzuje się tym, że o nim się nie mówi, że on jest rodzajem czegoś, co funkcjonuje jakby podskórnie i w filmie jakby te zachowania erotyczne bohaterów nie ujrzą światła dziennego. W trakcie dnia w tym filmie będzie się rozmawiało o samych rzeczach przyzwoitych, a to o modzie, a to o kulturze, a to o tym, co, kto umarł. Natomiast erotyzm, ten w dzień spętany, zepchnięty gdzieś tam na dno szuflad, taki, o którym się nie mówi, nie wspomina, w nocy on owszem. Wtedy chuć daje o sobie znać, jak powiedziałby Przybyszewski. Wtedy demony zostają wypuszczone z klatki. Dziadunio podgląda nie tylko swoje wnusie, ale też ogląda erotyczne zdjęcia. Ojciec kopuluje ze służącą, objawiając swoje potrzeby. Natomiast dwie młode dziewczyny, które wchodzą tutaj właściwie w okres w swoje dorosłe życie i swoją dojrzałość płciową, no tylko przeżywają z tego powodu frustrację. Głównie frustrację, zresztą te dwie postaci główne, czyli postać Pauliny i Bianki, to są takie postacie, które można by powiedzieć, że to są późniejsze wersje, czy może troszeczkę inne wersje Młodziakówny i Zosi z powieści Gombrowicza. Czyli one są skonstruowane na zasadzie, zwróćcie Państwo uwagę, przeciwieństw. Bianka jest delikatna, wrażliwa, w ogóle uświadomienie seksualne i inicjacja seksualna u niej prowadzą do patologii, czyli prowadzą, krótko mówiąc, do wybuchu histerii. Jest w tym filmie taka piękna scena, w którym wieczorem zorganizowany został wieczorek patriotyczny i w trakcie tego wieczorku patriotycznego stosownie do okazji recytowane są różne utwory literackie, natomiast biedna Blanka na skutek tego, że wydaje jej się, iż dostrzegła penisa swojego narzeczonego, mdleje i popada w totalną histerię, prawda? Już nadchodzi wieczór i wkrótce tamy pękną, a Eros zacznie szaleć po dworku. Czyli mamy z jednej strony tą delikatną, wrażliwą Biankę, która absolutnie nie może się pogodzić ze swoją kobiecością, dla której ta kobiecość jest właściwie jakąś karą za grzechy, no bo ta kobiecość ujmowana po polsku, no to jest taka kobiecość, która nakazywałaby Biance, która jest właśnie zaręczona i wkrótce ma dojść do jej ślubu, nakazywałaby Biance być matką Polką, czyli kobietą całe życie w ciąży.
taką Polką, której zadaniem jest po prostu wychowywać synów, a potem tych synów oddawać ojczyźnie. I no, Bianka jest w tym filmie przerażona taką perspektywą. Przerażona jest perspektywą taką, że będzie taka jak jej matka. A jej matka właśnie wypowiada tą kwestię całe życie w ciąży. Więc mamy delikatną i kruchą Biankę, a no, Briankę, która popada w histerię, która nie jest w stanie pogodzić ze swoją kobiecą tożsamością, która wie, że ta kobieca tożsamość wskazuje jej na los właśnie matki Polki. A z drugiej strony mamy drugą bohaterkę, mamy Paulinę. Paulina jest z kolei przedwcześnie dojrzała seksualnie. Paulina jest kompletnie świadoma siebie, swojego ciała, ale też nie zgadza się na to, żeby być postrzegana jako kobieta, bo kobietom odbierano prawo do cielesności. Będzie taka doskonała scena, w której Paulina będzie wykrzykiwała do Bianki, że ona nie chce być kobietą, motylkiem, delikatną, wrażliwą, czułą, że ona jest kobietą prawdziwą, że ona ma swoje ciało, a to ciało ma swoje potrzeby, ma swoją fizjologię. No i mamy i ta Paulina przedwcześnie dojrzała, świadoma, która świadomie bardzo przecież będzie w filmie flirtowała z dziaduniem fetyszystą. Będzie siadała mu na kolanka, będzie przed nim uciekała, będzie nim trochę manipulowała. To jej takie przedwczesne rozbudzenie będzie się też objawiało i przejawiało u niej niepohamowanym wręcz apetytem. Czyli to są takie dwie główne bohaterki skonstruowane no, na zasadzie kontrastu i oczywiście one mają wśród postaci dorosłych swoich odpowiednich, bo z jednej strony mamy matkę Bianki, o której już mówiłam, czyli właśnie kobietę skazaną na małżeństwo i bycie całe życie w ciąży i bycie matką Polką, a jej mąż tymczasem w nocy podrywa służące. No i mamy z drugiej strony ciotkę, Magdalena Zawadzka w filmie, która jest z kolei była bardzo bliska takiego modelu zostania żoną i potem matką Polką, ale jej narzeczony w trakcie miesiąca poślubnego zmarł i co jakby przyczyniło się trochę do emancypacji ciotki. Także na zasadzie tutaj dwie pary, tak? Matka, ciotka, Bianka, Paulina. No i oczywiście odpowiednik wśród bohaterów męskich, dziadunio fetyszysta oraz ojciec Jurny Byk, którego zresztą Paulina będzie sobie wizualizowała w masce byka. No, w filmie tym, proszę Państwa, mamy stosunki intymne i taką prawdziwą cielesną seksualność, a z drugiej strony mamy miłość. Miłość taką zupełnie platońską, miłość piękną, miłość czystą. Mówię tutaj o miłości Pauliny i jej przyszłego męża Benjamina. Ta para będzie mówiła do siebie kodem oczywiście poetyckim, ta miłość będzie ubrana w odpowiednie słowa, natomiast w całym filmie oczywiście nie dojdzie do takiej faktycznej fizycznej inicjacji seksualnej głównej bohaterki, czyli Bianki, natomiast będzie takby zastępcza scena inicjacji seksualnej, Państwo zobaczycie, to będzie, podpowiem, scena ze świętym Mikołajem. Zwróćcie Państwo na nią uwagę, której pewnej nocy nawiedza główną bohaterkę. Proszę Państwa, nad tym filmem, który właśnie opowiada o takim spętaniu polskiego erosa, o konwencjach kulturowych, w które wpisywane są kobiety, można by mu postawić taki zarzut, że tutaj bohaterowie, ta psychologia bohaterów jest w pewien sposób uproszczona. Że chodzi tutaj o pewne paradygmatyczne wyobrażenie kobiecości i męskości. Ale oczywiście przez Łazarkiewicz zrobione jest to z pewną świadomością, a właściwie z całą świadomością tego. Także nie czekajcie Państwo tutaj jakichś niuansów psychologicznych, bo ich nie ma, bo raczej chodziło właśnie o to, żeby pokazać pewien paradygmat polskiej kobiecości i
I właśnie spętania tej polskiej kobiecości, na który Bianca i Paulina absolutnie się nie zgadzają, przy czym Bianca niestety popada w histerię. Bianca jest też taką postacią no, oziębłą i ta oziębłość przede wszystkim będzie tutaj w filmie ewokowana przez wodę i przez studnie. Natomiast istnieją tutaj także inne takie drobne nawiązania do literatury polskiej. Po pierwsze i także do filmu polskiego. Magdalena Łazarkiewicz, to warto pamiętać, była asystentką Andrzeja Wajdy przy filmie Panny z Wilka. I także tutaj ten film był kręcony w tym samym dworku, w którym były kręcone Panny z Wilka. Inne odniesienie to oczywiście w ogóle odniesienie do polskiej tradycji dworkowej, a więc i do pana Tadeusza. Będziemy mieli tutaj przecudną scenę grzybobrania. Zwróćcie państwo uwagę, jaki grzyb wygrywa owo grzybobranie. Są też odwołania do w małym dworku Witkacego i cały szereg innych aluzji, czyli to jest film, za którym stoi tradycja polskiego kina i to jest film, za którym stoi tradycja polskiej literatury, właśnie od pana Tadeusza przez Witkacego, Gombrowicza, a nawet bym powiedziała, że także jest analogia do Ślubów Panieńskich, także ją państwo tutaj znajdziecie.